nas w rodzinie nigdy nie było koni. Kiedyś poszłam na oprowadzankę nad morzem i tak już zostałam w wieku 5 lat. Mój dziadek jeździł konno, był kawalerzystą. Mój tata, mój brat jeździ konno, skoki właśnie. I ja właściwie jestem, można powiedzieć, wychowana w stadninie. Bardzo szybko zaczęłam. Był w ogóle problem, żeby znaleźć jakąś szkółkę, w której mogę zacząć jeździć, bo wszędzie mówili, że jestem za młoda. Na kawaliadę przyjechałam z 2 końmi, z pierwszym Quaido, który ma 14 lat. Miałam największe sukcesy w konkursach zaliczonych do światowego rankingu. Mój koń dopiero pierwszy raz na takiej arenie, jest bardzo młodziutkim koniem. Tak naprawdę jeszcze nigdy nie szedł takiego trudnego konkursu. Jesteśmy na Torwarze, rozpoczęliśmy kawaliadę Tour, kawaliadę Warszawa 2023. Ponad 120 jeźdźców, ponad 240 koni, wiele konkurencji jeździeckich w jednym miejscu. Wyjątkowe święto jeździectwa po raz kolejny w Warszawie. Na pewno co warto wspomnieć to to, że są to zawody na międzynarodowym poziomie. Zaskoczyła nas pozytywnie oczywiście frekwencja zawodników z zagranicy. 17 krajów, takiej frekwencji krajów nie było jeszcze do tej pory, więc naprawdę międzynarodowa stawka zawodników w Torwarze wystartuje. Z koni sobie nie wyobrażam już w tej chwili życia. To jest dla mnie taka pasja. Od dziecka jestem z końmi i no nie wyobrażam sobie robić nic innego w związku z tym. Nie wyobrażam sobie, jakbym miała nie jeździć. Wolę nawet o tym nie myśleć, bo jak nie pójdę do stajni przez 2 dni, to już jestem chora.